Kurczę, a wejdę to... Szok. Obróciła się. 105. To 130? 112. 130! 112 w butach. A, i tak trochę przygnięcie. Ty! Zobacz, co tu przyszło? Co tu przyszło? Jakaś paczka do nas. To chyba ty ją zamawiałeś, nie? Ja wiem już co. A wy widzowie wiecie, o co chodzi tutaj? Wiecie? No kurde, paczka przyszła. Stoimy przy trzypeku. No kurcze, powinniście się domyślić. Gdzie masz nożyk? Nożyk, rozpakujemy tę paczuszkę. A, kamera dobrze ustawiona, dobrze. Tu. Tu. Koniec, starczy. Jeszcze tu. No zgadujcie, no nie wiecie, co przyszło. Pewnie już wiecie. Co tu przyszło do nas, co? Kurczę. Jak cię kręcę. Co tu przyszło? Tak jak u Jarka przyszły. Zobaczcie, odciągi. Odciągi do naszego trzypeka. Zobaczcie. Dostaliśmy też na przetestowanie, tak jak Jarek Ogarek. Teraz będzie trzeba tam porozkręcać, kurczę. Dobra, tu są te odciągi. Odciągi. No chyba trzeba zamontować je, nie? Zobacz. No, fajne odciągi, jak podobają wam się, to dawać tam... W opisie jest link do strony, możecie sobie kupić te odciągi i jest numer telefonu. No to będzie roboty teraz. Tutaj. Niepotrzebna robota, nie? A ty wymyślisz zawsze. Nie, odciągi jakieś. Jarek miał fajne odciągi, mówię, nie będę gorszy u nas, jak wiecie, o co chodzi? Jak to Jarek mówi? Jak nie wiecie, to musicie wiedzieć. Tak jak Jarek mówi, właśnie, jak nie ma się belki, to te ramiona ciągle uderzają o protektor i podskakują. Ty zaraz powiesz... Nie da rady! No, to jest u ciebie właśnie. To jest to, że ty zaraz takie kurwa bzdurę powiesz, że nie da się i ja muszę akcję przejąć. Akcja, reanimacja. Już się zaczynam lekko stresować. Zaraz będę musiał przejąć inicjatywę. Normalnie ci na kafę do kupy, jak ja to zrobię. Jednak da radę. Ty zobacz, czy ta tulejka w ogóle tam wejdzie. To. Już. Bo tak mnie to ciekawi, po co ona jest. Jak to zbytnio. Jak to mówią? Tam wejdzie, czy będzie w tę dziurę. A wejdzie, to jednak to musi być. Dawaj. O, i teraz tak. O. I chyba byś zrobił o. Odwrotnie. No. A wejdzie? Wejdzie. O, patrz. I teraz masz muzyweczkę. Lekko ją rozszerz. O, tak jak teraz. Patrz, jakie fajne odciągi. Czekaj, ale Jarek to robił, że na zewnątrz właśnie to było? No tu jest na zewnątrz. Ale stój. No. Właśnie wiesz, o co chodzi? Czy tam, bo tam jest ta zawleczka, patrz, patrz, trzymaj to. I się odkłada tą zawleczkę, nie? Nie, ona nie się o, tak, dobrze. Ale jak tego, to żeby luźno chodziło, to się odkłada ją na bok, tu. A tu wtedy się ona nie spadnie? Może nie wiem. Wiesz, o co chodzi? Jakby było odwrócone od koła, od środka. Od środka, to może by ją szybciej nie zgubił. To samo. Nie, kurczę, bo koło rzuca zawsze ziemią. Jak testy nie wyjdą, to się przydadzą. Nie, powinny wyjść. Tam ciekawie się odkręci, patrz, tam jest jeszcze D. No, ma, pociągnij teraz, pociągłeś. I teraz, kurczę, musisz, wiesz co? Kurde, palcem.
palcem. Nie, no. Kowiderkami trzymać i tu jest klucz. Weź jeszcze z jednej trzymać. Ale myślę, że tak. Da się? Nie da się, bo musisz trzymać drugi. Odciągnie się tak chciało, nie? Ja pierdziele, bo poszło. Inny typ, nie? Tak. Że jest jeszcze nakrętka, to jest ciekawe. Zimno, ho, kurczę, widzowie, zimno jak... Z powrotem to spada, wszystko po kolei pospada. Nie, tak nie, jak było. Jak mówił, to nawet w Ursusach, Zetorach, takich tych starszych, normalnie można montować to. O, jak chodzą. O kurde. No idzie ta blokada. Ustawimy na sztywno. Pach. Pach. Na sztywno, pa. Aha. No. No, no to szybciej jest, szybciej jakby kręcił śrubkami, nie? No właśnie. Aha, bo nawet jakby się zerwało, to tylko śrubę się zmienia. A tam jak już się zerwie, to do widzenia. No. A tu już tylko śrubę wymienisz. O, patrz. I teraz. O, to będzie chyba służyć. Przetestujemy przy kultywatorze. Przetestujesz, tak? Dobra, jeszcze mamy za zadanie siłownik przyczepie zamontować. Przyszedł z naprawy, o za ile? Gościu zrobił... 150 zł. Za 150 zł nam, no. No i po co było wymieniać po regeneracji za 1000, jak nam zrobił za 150, a nowy kosztuje 1800. To po co? Tacie zaczepie kultywator, ostatni nasz został taki kultywatorek, bo musi skultywatorować podziemiaczki. A ten tak nie zagęszcza dobrze ziemię, tylko spulchnia ją. A nam podziemiaki o to chodzi, żeby spulchniło ziemię ładnie, żeby się fajnie sadziło. A tam mamy 60 arów do sadzenia, co to jest? Będzie sprawdzał te odciągi, czy to chodzi. Aha. Nie ma. Tam jest, ale tu nie ma. O kurde, naprawiłem. Typowe uderzenie musi być, to będzie chodzić. Ma jak fajnie, o. Do tyłu. Dobra, jeszcze ten tłok zamontujemy i dzisiaj fajrant, bo jeszcze muszę do gier Gawry chyba zajadę. A nie zakręciłem bajki. Tak? No to jak ty to zrobiłeś? Nie mam pojęcia. Nie myślisz? A na mnie gadasz? Ja to wszystko słyszę. Wszystko? Przecież od dołu można ściągnąć, obrócić i ściągnąć, a my męczymy się od góry. No i rzeczywiście miał rację ktoś. Od dołu? No bo tak, to jest tak, nie? No. A je się obraca i ściąga. A kto to będzie tam od dołu pchał, jak tu? Od dołu jak popchałem, a teraz od góry, cyk, założyłem. Nic nie będziemy od dołu się męczyć. Tak? 54 podobno kilo. Nie, i więcej. 54 ktoś tam waży. A ktoś tam ważył, mówił, że 70, prawie 68, tak? To razem może z... Nie, 68 to całe, same nie. To. To razem z kołyską chyba. Może? A co było zważyć? O. Ty, zważymy? Dobra, pójdę po wagę i zważymy. Ty niżej trochę, hamuj, niżej. Niżej, 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 niżej. Do góry, na, do góry. Kiper. Do przodu, bo spadnie. Do przodu. Dobra. Do góry.
Do góry, do góry, do góry. Do góry. Op, op, op. Op, 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 op. Na dół. Op. Tak? To weźmiemy wagę i zważymy. Tak? No. I się przekonamy, kto miał rację, ile to waży. Z widzów. Trzeba dobrze ustawić. Kurczę, ja wejdę, to szok. Obróciła się. 105. Sto 112. 130. 112 w butach. No. Tak trochę przegięcie. No. Dawaj. Kurde, chodź. 130. Za to 5 dni waży na 100%. Ty, 58. 58. To dobrze z 60 z kołyską. 58. 20. 20. A z kołyską będzie 60, kurde, 5 ważył jak nic. No. A ja mówiłem 30 kilo. Jest, co się grubo myliłem. Ty jesteś może taki ten, silny. Ej, tak. No to iść tam teraz już dodać. Wagę. Teraz uważaj na ten zawór. Na ten zawór uważaj. Bo najważniejszy jest zawór. Czekaj, teraz ja tam idę. Idź. Stój. Stój tutaj, tutaj ja, wejdziesz do góry. Ja stoję, stoję. Do pomyślenia, żeby tak zimno było. Zimno, zimno, nie? Ja pierdzielę. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, żeby babola nie walnął. Musimy wiesz, o co chodzi. Walnąć tu. O. Odwrotnie, żeby nie zamontować. Nie, no tam w której stronie ma być wąż? Wąż tam jest. Czyli tu. No to czyli tak jak teraz. Weź tą rękę. No, no. Weź. Idę po łapę. Wagę wyłączył? Wyłączył. Jaką łapę myślicie wziąć, widzowie, co? Tą wystarczy. Taką. Czy taką małą? Chyba tą weźmiemy też, nie? W razie W z dwóch stron, jak ładnie weźmie to. Kurczę, jak oni lubią z nami robić, nie? Zobacz, tyle ludzi nas ogląda, lubią z nami normalnie robić. Jak to wie? Przecież tu można... Trzymaj tam. Ciągnie mi po jajka. Patrz, jeszcze troszkę. Czekaj, zrobimy i teraz tak... O, patrz, widziałeś? A ty... Wejdź. Nie no, trzeba będzie chyba tu zrobić to zaraz. Lekko wszło? No. Teraz tylko dokręcasz? No. No to tylko daj mi tutaj rękę. Ty musisz sprawdzić. No. Ukręcisz i gówno z tego idzie. O, starczy. To dawaj, podnoś. Szkoda czasu, na szybkości to podnoś. Kurde, Marek, bo spadnie ci. Maresek. Kurczę. Będzie chodzić? Będzie chodzić. Musi chodzić. Sprawdzamy, kiper. To dawaj. Podnosi, na pusto będzie podnosić, zobaczymy z ciężarem. Ale nic nie cieknie.
nowe uszczelniacze i teraz ciężko ma cofnąć, widzicie? Musimy taki łańcuszek zamontować. Kurde! Nowe uszczelniacze i zobacz jak powoli schodzi. Tak mi się wydaje. Dobra, widzowie, no to my szczepimy te przyczepy i bailando do następnego odcineczka. No, znowu. Ale tu może być jakiś błąd. No co, trzeba od razu kurwa mać zapis. Trzeba wymienić, a tą dać mu. Tą dać, zobaczyć co tu jest. A to jest ta kama ostatnia. Kabat. Kabat, no. Dziadostwo to kabat, dajcie spokój ludzie. A to nie przystosowane są te opony tutaj. Tutaj robimy czy tam dalej? No tam pojedź. Żeby u kubicy w pit stopie możemy normalnie robić. Ja ci kręcę, patrzcie. O, chociaż tu wlazło. Nie no, musi być tak. Co my tu będziemy więcej wam pokazywać. Już widzieliście u nas wymianę kół na trzy wymiane opony. To żegnam się. No i musimy robić, kurczę.